co zwykli Niemcy wiedzą o zbrodniach swoich przodków. Stowarzyszenie Patria Nostra, w Niemczech świadomość zbrodni popełnionych przez ich kraj w czasie II wojny światowej jest nikła. W Niemczech świadomość zbrodni popełnionych przez ich kraj w okresie II wojny światowej jest nikła i dlatego należy to Niemcom uzmysławiać między innymi. Poprzez takie publikacje i działania, jak nasze, mówi w rozmowie z PAP sekretarz Stowarzyszenia Patria Nostra Aneta Markowska. Dzięki staraniom stowarzyszenia we współpracy z Touro College Berlin na rynku niemieckim pojawiła się publikacja Wina bez pokuty – Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej. Niemcy starają się pokazać jako naród, który otwarcie mówi o swoich zbrodniach. Jednak mamy wrażenie, że dotyczy to w głównej mierze żydowskich ofiar III Rzeszy. Bez wątpienia żaden niemiecki sąd czy trybunał nie uznałby frazy plus żydowski obóz koncentracyjny plus za opinię, lecz z pewnością zostałoby to potępione jako obrzydliwe kłamstwo. Tymczasem tak się stało w sprawie Karola Tendery kontra ZDF. Tu sąd niemiecki słowa stacji o plus polskim obozie plus w stosunku do Auschwitz uznał za prawo do wyrażenia opinii, zauważa sekretarz Stowarzyszenia Patria Nostra. W Niemczech świadomość zbrodni popełnionych przez ich kraj w okresie II wojny światowej jest nikła i dlatego należy to Niemcom uzmysławiać między innymi. Poprzez takie publikacje i działania, jak nasze, mówi Aneta Markowska. Tu można postawić pytania retoryczne. Czy społeczeństwo niemieckie wie o 6 milionach zamordowanych obywatelach polskich? Nie. Czy wie o 12 milionów okaleczonych? Nie. O tym, że co piąty duchowny został zamordowany, że 1/3 inteligencji została zamordowana? Nie wiedzą. Niemcy redukują zbrodnie niemieckie, nazywając je plus nazistowskimi plus do zbrodni na Żydach. Nie mają zupełnie wiedzy o tym, co się stało w Polsce podczas okupacji. Mała jest wiedza o zniszczeniu Warszawy, mordach czy rabunkach, rzezi Woli czy zbrodni piaśnickiej. Dotyczy to tak zwanych zwykłych ludzi, podkreśla Markowska. W niemieckich środowiskach naukowych zbrodnie wojenne popełnione w okupowanej Polsce nie są białą plamą. Są środowiska, które się tym zajmują, realizowane są różnego rodzaju międzynarodowe projekty. Narracja ta nie dociera jednak do szerokiego odbiorcy. To, co wiedzą naukowcy, co opracowuje komisja podręcznikowa, to nadal nie jest obecne w mediach, w opinii publicznej, w szkołach. Dlatego tak ważne dla nas jest szukanie sojuszników za Odrą. Nasza współpraca z Touro College Berlin rozpoczęła się w roku 2018. Realizowaliśmy wówczas program współfinansowany przez MSZ. Naszym celem było plus przebicie się plus z polską narracją historyczną w Niemczech, do zwykłych ludzi, do młodszego pokolenia. Nie, żeby walczyć, tylko żeby spokojnie edukować, mówi PAP Markowska. Właśnie w tym czasie w niemieckich mediach była kumulacja zwrotów typu plus polskie obozy zagłady plus, a my sami, jak stowarzyszenie, reprezentowaliśmy byłych więźniów w procesach o prostowanie tych wadliwych kodów pamięci. Był wśród nich świętej pamięci Karol Tendera, którego reprezentowaliśmy w sprawie sądowej z telewizją ZDF. Stacja nazwała plus polskim plus obóz zagłady w Auschwitz I dotychczas skutecznie za to nie przeprosiła, mimo prawomocnego wyroku polskiego sądu apelacyjnego w Krakowie. Był też Stanisław Zalewski, były więzień obozu w Auschwitz-Birkenau i Mauthausen, przypomina Markowska. Działaliśmy trochę po omacku. Nie mieliśmy pewności, czy uda nam się znaleźć sojusznika dla naszych planów. Touro College Berlin to żydowsko-niemiecko-amerykańska uczelnia i prowadzi kierunek studia nad Holocaustem, którego szefem jest profesor Stefan Lechnstedt. Po roboczym spotkaniu z nim i z panią rektor Sarą Nahama ustaliliśmy, że wspólnie zorganizujemy w ich sali konferencyjnej spotkanie ze wspomnianym Stanisławem Zalewskim, jako świadkiem historii, mówi sekretarz stowarzyszenia. Profesor Lechnstedt chciał pokazać studentom, że Holokaust to nie wszystko, że były też polskie ofiary wojny. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że spotkanie ze świadkiem historii to cenne doświadczenie i zupełnie coś innego niż czytanie źródeł czy opracowań. Frekwencja dopisała, a studenci słuchali pana Stanisława z zapartym tchem. To był dopiero wstęp do wspólnych z Touro College działań.
W listopadzie w roku 2020 zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję naukową, także finansowaną ze środków MSZ, na temat zbrodni niemieckich dokonanych w okupowanej Polsce w czasie II wojny światowej, opowiada Markowska. W konferencji uczestniczyli historycy, prawnicy oraz przedstawiciele polskich i niemieckich muzeów. Zainteresowanie było bardzo duże, w referaty bardzo ciekawe, więc poszliśmy za ciosem i aby konferencja nie utknęła gdzieś w eterze, postanowiliśmy wydać monografię na jej podstawie. Książka pod redakcją profesor Stephana Lechnistaetta, której polski tytuł brzmi Plus wina bez pokuty, Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej plus została wydana pod koniec ubiegłego roku. Planowane jest wydanie publikacji w języku polskim i angielskim.